Witam serdecznie wszystkich widzów oglądających czwarty magazyn Akademii Młodzieżowej. Magazyn będzie składał się z dwóch części, reportażu oraz newsów. W reportażu nasi dziennikarze postanowili przeprowadzić śledztwo w sprawie świętego Mikołaja. Dowiedzieć się, kim tak naprawdę był święty Mikołaj. Z kolei w newsach pokażemy, co wydarzyło się w Akademii, a także usłyszymy wiadomości z innych ośrodków, dzięki naszym korespondentom z Jastkowa oraz Końskowoli. Zapraszam do miłego oglądania. Kim tak naprawdę jest święty Mikołaj? Staruszkiem w czerwonym ubraniu czy świętym biskupem? Postanowiliśmy sprawdzić, kim tak naprawdę jest jeden z najsłynniejszych świętych świata. Chcieliśmy również sprawdzić, co o świętym Mikołaju wiedzą lublinianie, dlatego przeprowadziliśmy na lubelskich ulicach sondę uliczną. Następnie chcieliśmy się dowiedzieć nieco więcej o świętym Mikołaju od najmłodszych, dlatego przeprowadziliśmy wywiad w przedszkolu. Z Laponii, z Finlandii, tak? Z Syberii nie. Z tego, ale nie, no z Laponii ogółem, ale... A wie pan może skąd się wzięła tradycja świętego Mikołaja? Jeju, nie mam pojęcia. Z mieszkania, pochodzenia? Laponia! O, Laponia, tak jest! Dobrze, dziękujemy bardzo. A może skąd pochodzi? Z Laponii. Dziękuję bardzo. Mieszka święty Mikołaj, skąd pochodzi? Laponii. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani, skąd się wzięła tradycja świętego Mikołaja? Był chyba biskupem święty Mikołaj. W dawnych czasach biskup, który no właśnie zajmował się taką działalnością, dzisiaj można powiedzieć charytatywną i z tego zasłynął, ale był biskupem, no i potem został się. A święty Mikołaj to tak naprawdę święty. Był kiedyś Mikołaj i on zaczął pomagać biednym i dawać im prezenty i on stał się świętym. Witam serdecznie, znajdujemy się w przedszkolu świętego Józefa, gdzie obecnie realizujemy wywiad o świętym Mikołaju. Kim dla was jest dzieciaki święty Mikołaj? Jest miły. Wygodny. Dobry. Dzieci go kochają. A jak wygląda święty Mikołaj? Ma czerwone ubranie. Jak wygląda święty Mikołaj, Marcelku? Ma czarne buty. Ma ma czerwoną czapkę. Ma worek. Ma wąsy. Ma jeszcze czapkę. Ma pompon biały. Ma pompon. A jak sądzicie, jakie Mikołaj robi zabawki? Takie fajne czy nie fajne? Jakie? Fajne. Fajne, no jakie jeszcze? Super. Superowe, tak? I jakie jeszcze? No, proszę powiedzieć. Też Mikołaj robi zabawki, samochody. Samochody, super. Także popatrzmy wszyscy do kamery i pomachajmy. Dla świętego Mikołaja, uhu! Dziękujemy bardzo. Witam wszystkich serdecznie. W Akademii nadal prowadzimy śledztwo w sprawie świętego Mikołaja. Zanim przejdziemy do rozmów z ekspertami, poprosiliśmy, aby nasi koledzy przebrali się za świętych Mikołajów. Gościmy Mikołaja z Mirry oraz Mikołaja, który jest nam głównie znany z reklam Coca-Coli. Jak możecie zauważyć, ich ubiory są całkiem inne. Który więc z nich jest prawdziwy? Drogie dziecko, dlaczego Mikołaj był świętym? Myślę, że symbolika mego stroju dość jasno świadczy, jakimi wartościami kierowałem się w życiu i dlaczego uzyskałem po śmierci przydomek święty. Czy tak samo było z moim druhem? Dziękuję bardzo. Aby dowiedzieć się więcej, zaprosiliśmy ekspertów, z którymi przeprowadzimy wywiad. Dziękuję bardzo Mikołajom za to, że się przebrali.
A teraz będziemy mogli posłuchać wywiadu z ekspertami, na którym dowiemy się, dlaczego są takie różnice między Mikołajami, poznamy ich historię, dowiemy się czegoś więcej o naszych Mikołajach. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie naszych ekspertów. Księdza proboszcza tutejszej parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Lublinie, księdza Piotra Kawałko oraz ekspertkę do spraw marketingu, panią Karolinę Garbacz. Mam pytanie do księdza proboszcza. Jaka jest historia świętego Mikołaja? Dlaczego jest on świętym? Na czym polegała jego droga do świętości? Święty Mikołaj urodził się w 270 roku. W Azji Mniejszej, dzisiejsza Turcja, wywodził się z rodziny bardzo bogatej, z rodziny kupieckiej. Święty Mikołaj obracał się w towarzystwie ludzi najbogatszych. I mimo tego, że miał takie towarzystwo, nigdy nie zatracił swojej wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Można zauważyć w jego życiorysie niesamowitą cechę, bardzo rzadką, mianowicie niesamowita wrażliwość połączona z dobroczynnością, troską o innych, wczuwanie się w sytuacje innych ludzi. I tak praktycznie ta wrażliwość pozostała do końca życia świętego Mikołaja. I jako młodzieńca, i później już jako kapłana, i biskupa. Święty biskup z Miry był wielkim człowiekiem. Jednak we współczesnych światach pojawił się drugi święty Mikołaj, ten komercyjny. I chciałabym panią Karolinę zapytać, jak to się stało, że stał się on taki popularny i dlaczego? Może powiem to o jego historii. Jest dużo krótsza niż świętego Mikołaja z Miry. Otóż tu trzeba wrócić do roku 1930. Koncern Coca-Cola postanowił wymyślić jakiś plan marketingowy na to, żeby jego napoje sprzedawały się też zimą. I pomyśleli, co się kojarzy z zimą, ze świętami, święty Mikołaj. I tutaj zaprojektowali takiego świętego Mikołaja. I co tu jest ciekawe, tak, ten strój biało-czerwony był zaprojektowany pod markę Coca-Coli. Coca-Cola biały, czyli biało i ta cała otoczka czerwona, czyli czerwony. I tu ten strój pierwszy raz taki czerwony powstał. Tutaj oni go właśnie, ilustrator Coca-Coli zaprojektował taki strój. Potem pomyśleli, jak ma być wizerunek tego Mikołaja, czy to ma być młody człowiek, czy to ma być starszy człowiek. I tutaj pomyślano tak, chcemy, żeby też nasze produkty kupowały dzieci i młodzież, spytajmy ich. Kto wzbudzi ich zaufanie? I tu zrobiono takie badania z dziećmi i młodzieżą. Oni powiedzieli, no gdyby to był dziadek z dużym brzuchem, pięknymi rumieńcami, białą brodą, do którego moglibyśmy się przytulić, który by jakieś takie miłe wrażenie sprawiał, to byśmy od niego wzięli tą butelkę Coca-Coli. I tu była taka podpowiedź też dla ilustratora. I tak powstał ten nowy, komercyjny święty Mikołaj, stworzony tylko i wyłącznie tak naprawdę po to, aby sprzedać butelkę Coca-Coli. Proszę księdza, proszę powiedzieć, jak powinniśmy się odnosić do tego komercyjnego Mikołaja? Przede wszystkim uśmiechnąć się i zbagatelizować, a mówić i przedstawiać ten prawdziwy wizerunek. Natomiast naszym zadaniem, a szczególnie księży, którzy pracują w parafiach pod wezwaniem świętego Mikołaja, myślę, jest wyprostowanie tego wizerunku. Odkomercjalizowanie osoby świętego. Pokazanie prawdziwej sylwetki, prawdziwego oblicza. Bo bez tego niestety zatracamy przede wszystkim poczucie sakru. Natomiast orszak świętego Mikołaja, który organizujemy w naszej parafii, jako drugiej parafii w Polsce, po Krakowie, to właśnie ten obraz prawdziwy ma przywrócić i przede wszystkim pokazać ludziom, a także przyswoić właśnie to przesłanie, które wynika z życia i działalności świętego Mikołaja. Dziękuję bardzo naszym ekspertom za wywiad. Myślę, że wiele się dowiedzieliśmy. Dziękuję bardzo.
Święty Mikołaj urodził się około 270 roku w mieście Patara w prowincji Licja na terenie dzisiejszej Turcji. Pochodził z zamożnej rodziny katolickiej. Legendy mówią o tym, że od młodości był człowiekiem o ogromnej wyobraźni miłosierdzia. Zawsze wiedział gdzie, jak i komu pomóc. Po śmierci rodziców dzieli się majątkiem z innymi. Jedna z historii opowiada o tym, że zatroszczył się o posag dla ubogich dziewcząt. Święty Mikołaj biskup jest patronem dzieci, sędziów, żeglarzy i wielu innych. Mikołaj zmarł 6 grudnia pomiędzy 345 a 352 rokiem. Zaraz po jego śmierci wielu wiernych przybywało szybko do jego grobu, by oddawać mu cześć. Szybko stał się najpopularniejszym świętym. Choć od śmierci Mikołaja minęły już wieki, wciąż wierni są błogosławieni relikwiami świętego oraz wciąż są budowane sanktuaria świętego Mikołaja, biskupa, na całym świecie. Marka napoju gazowanego firmy Coca-Cola Company powstała pod koniec XIX wieku i jest obecnie jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Reklama Coca-Coli nie przywiązywała takiej uwagi ludzi do momentu, gdy w 1931 roku firma Coca-Cola stworzyła wizerunek świętego Mikołaja jako elfa w saniach ciągnących przez renifery promującego ich produkt butelkę Coca-Coli. Reklama ta rozprzestrzeniała się bardzo szybko po całym świecie, co powodowało, że dzieci widząc krasnala w czerwonym stroju namawiały swoich rodziców do zakupu butelki Coca-Coli. Do dziś dnia możemy zauważyć reklamy Coca-Coli, a szczególnie w okresie przedświątecznym. Postać świętego Mikołaja, biskupa z Miry, została w znacznym stopniu zapomniana. Istnieją jednak wciąż inicjatywy, które chcą to zmienić. 6 grudnia w Lublinie odbył się orszak świętego Mikołaja. Jego celem było przypomnienie lublinianom prawdziwego świętego Mikołaja. Orszak przemierzył ulice miasta ze świętym na czele. Mikołaj biskup rozdawał dzieciom prezenty. Zostały również zaprezentowane scenki z życia świętego. Orszak zakończono uroczystym zapaleniem lampki na choince przed ratuszem. Było to pierwsze takie wydarzenie w Lublinie. Co sądzisz o orszaku? O orszaku sądzę to, że jest to bardzo dobra inicjatywa, w której możemy pokazać mieszkańcom Lublina, kim naprawdę był święty Mikołaj, że był biskupem, a nie krasnalem w czapce. Jak wam się podoba orszak świętego Mikołaja? Orszak świętego Mikołaja bardzo nam się podoba. Właściwie jest tu zimno, ale nie chcę powiedzieć. Dobra, coś. Jest fajnie, nie jest nudno, można się bawić też fajnie. Jest bardzo fajnie, rozdają herbatę, rozdają balony takie zielone, czerwone i jest bardzo fajnie. Dziękuję. Prowadzą, tu jeszcze trwa sesja zdjęciowa, ja się usuwam. Proszę tutaj ładnie, to wszystko dla historii. Moi drodzy uczestnicy orszaku świętego Mikołaja, słyszycie mnie? Halo? Kto mnie słyszy, podnosi rękę do góry. Proszę bardzo. Na pewno nie jest to Mikołaj w czerwonej czapie na głowie i z doklejaną brodą, tylko święty Mikołaj, biskup Myry. Przeprowadzone przez nas śledztwo jednoznacznie określiło tożsamość świętego Mikołaja. Mikołaj to święty Kościoła katolickiego, biskup Miry, żyjący na przełomie III i IV wieku. To święty szczególnie zasłużony w pomaganiu innym ludziom, m.in. patron dzieci i młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia newsów.
październiku w ośrodku Akademii Młodzieżowej w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie kontraktów osobistych. Uroczystość ta to ważny moment w semestrze. Kontrakty są sposobem na projektowanie drogi rozwoju studenta. Listopada odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Podczas spotkania przypomnieliśmy sobie krótką historię Polski. Nie zabrakło także części artystycznej, podczas której odczytano wiersze patriotyczne. Przypadły Polsce do nóg i patrzą. W mrokach przyziemny posępny czai się wód. Dobywa ostre żelazo, z wujecką podnosi dłoń, więc obudziły się dzieci i pochwyciły za grę. Na progu Polski śnił mi się wczoraj pan marszałek. Śnił mi się wczoraj jako żywo. Wąsy miał długie, osiwiałe. Maciejówkę też miał siwą. Jakąś troskę miał na twarzy. A gdy spytałam go o powód, z goryczą w głosie się poskarżył. O ci, czepiają mnie się znowu. Łgali, żem austriacki agent. Że cud nad Wisłą to Francuzi. Że faszyzm zaprowadzić chciałem, a teraz wszyscy Juziu, buzi! Może to jeszcze raz. No więc wyróżnienie prezydenta miasta Lublina dla Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w kategorii edukacja za inicjatywę Akademia Młodzieżowa. Właśnie to pomyślałem sobie, że trzeba dać na ręce waszych reprezentantów, studentów, no bo może, że tak powiem, my to wymyślamy, ale wspólnie to robimy. Informacja o tym, co robimy, jak robimy, idzie w świat informacja wszystkim o was. I to jest ważne, to jest naprawdę ważne. Miasto to zauważyło i takie nam tutaj wyróżnienie wręczyło. Także gratulujmy sobie naprawdę, bo to jest nasza wspólna praca, to zwróćcie uwagę, jeszcze raz to chcę powiedzieć, z okazji odzyskania niepodległości, czyli jako wkład do budowania właśnie tego patriotyzmu, do wzmacniania go, do wzmacniania kultury społecznej, kultury edukacji, wychowania, to wszystko są nasze wspólne zasługi i to zostało zauważone, dlatego myślę, że w listopadzie w ośrodku Akademii Młodzieżowej odbyło się sympozjum podsumowujące zbieranie dobrych praktyk w rodzinie. Specjalnym gościem była pani Magdalena Parzuszek, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, która wygłosiła wykład na temat rodziny w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. I 15 listopada w Motyczu odbyło się szkolenie liderów pierwszego i drugiego stopnia. Liderzy uczyli się wypełniać dokumentację, a także dyskutowali o problemach w firmach. Oficjalnie rozpoczął się również konkurs na najlepszą firmę oraz konkurs na najlepszą integrację. Thank you.
7 grudnia w kościele świętego Mikołaja odbył się koncert kolęd. Śpiewacy z Filharmonii Lubelskiej zaśpiewali stare polskie kolędy. Koncert, a później spotkanie ze sponsorami oficjalnie zakończyło orszak świętego Mikołaja. Na koniec pragniemy podziękować korespondentom z Jestkowa i Końskowoli. Już teraz zapraszamy wszystkich na 5. magazyn Akademii Młodzieżowej.